Witamy w Energy Gas ponownie. Dzisiaj Jeep Grand Cherokee. Tytułem wstępu zapraszamy do lajkowania, subskrypcji naszego kanału. Komentujcie, oglądajcie, śledźcie nas. Przynosi nam to, że tak powiem, satysfakcję, jeżeli te nasze filmy i to, co robimy, się Wam podoba. Tak więc dzisiaj Jeep Grand Cherokee, auto z silnikiem 4,7 litra o mocy 305 koni z 2008 roku. Założyliśmy tutaj instalację KME Nevo. No jesteśmy już po regulacji auta. Mamy chwilę czasu, wracamy na bazę. Chcieliśmy taki filmik dla Państwa szybko z informacjami dotyczących tego samochodu przedstawić. Instalacja KME Nevo, tak jak wspomniałem, tutaj na wtryskiwaczach Barracuda. Wersja 130, reduktor Magic z dwoma wyjściami, czyli tutaj teoretycznie do 450 koni jest ten reduktor nam w 100% w stanie obsłużyć to auto. Auto pali około 15 litrów benzyny, co za tym idzie około 17 litrów gazu spali. Dzięki temu na każdym 1000 km zaoszczędzimy 330 zł. Dla porównania, koszt przejechania 1000 km tym autem na benzynie samej, no to jest 600-650 zł, na gazie 300-350 zł. Więc tutaj ta przepaść jest tak naprawdę bardzo, bardzo duża. Zbiornik założony został 75-litrowy, co pozwoli nam na przejechanie około 350-400 km na jednym tankowaniu, a zwrot instalacji gazowej nastąpi po około 12-15 tysiącach km od momentu montażu. Koszt instalacji gazowej do tego samochodu to jest 5 tysięcy zł, a to z tego względu, że mamy tutaj ten dużo większy zbiornik, była po prostu dopłata do tego zbiornika, dlatego taki tutaj jest ten koszt, ale no 75 litrów no robi nam zasięg, robi nam robotę i myślę, że to jest po prostu dobre wyjście dla tak dużego auta z tak dużym spalaniem. Bardzo fajny samochód i następne modele są fajne i ten jest bardzo fajny, silniki tak naprawdę pancerniaki, jak my to mówimy. Bardzo wytrzymałe, świetnie radzące sobie na gazie, no tylko niestety posiadające bardzo duży apetyt na to paliwo. Tutaj, że tak powiem, pojawiamy się my, zakładamy tą instalację, ten apetyt jest podobny, ale cena gazu no, robi robotę przy tym egzemplarzu, przy tym samochodzie, więc jeżeli macie takie samochody inne, zapraszamy. Jeżeli macie jakieś pytania do nas odnośnie montażu instalacji gazowej do tego samochodu, piszcie w komentarzach pod tym filmem. Na wszystkie odpowiemy, jak nie w komentarzach, to w następnym filmie, więc warto nas śledzić po prostu cały czas. Tak jak mówiłem, auto fajne, Energy Gas Polska też fajne, oszczędności też fajne, więc jeżeli chcecie, żeby Wam troszeczkę więcej pieniążków zostało w kieszeni, albo po prostu chcecie mieć na serwis takiego samochodu, tutaj instalacja gazowa jak najbardziej nam na to pozwala. Dzięki i pozdrawiam.